Kaśka Kępa dzisiaj mówi, że bójcie się belfrów, to bójcie się belfrów. No bo tutaj jak pójdziemy tym krakowskim przedmieściem, to tam gdzie jest u was tu w Polsce, a Szpital Polski po lewej, jest szkoła na przykład na Konopczyńskiego 4. No super szkoła, ale wiecie państwo, Towarzystwo Stołeczne, Towarzystwo Warszawskie i tak. Zamiast uszanować nauczyciela, który idzie już rozpocząć na zajęcia, na lekcje, proszę państwa, to szaleją, to wrzeszczą, proszę państwa, siedzą, leżą, proszę państwa. No i zamiast na baczność stanąć przed klasą, no to skąd? Tylko jak matematyka idzie, to się matematyce boją, bo może być cięta, może być groźna śluzek. Także proszę państwa, no tutaj Warszawa brysząca, kaszląca, chrumcząca i rozwydrzona. No Ameryka tu nie jest, bo w Ameryce to przynajmniej jest to stonowane śluzem takim, proszę państwa, na luzie wszystko. A tutaj to wiecie państwo, tylko pozostało nazwisko śluzek, no tej mojej matematycy, która była bardzo cięta, bardzo groźna, natomiast Mirosława Wrześniowska, jako ta nasza słynna polonistka warszawska, ją każdy lubił. Dlaczego? Dlatego, że ona była naprawdę super i ona naprawdę, nie trzeba było jej zmuszać, żeby ona była wspaniała. Ona sama z siebie była taka i przez się była wspaniała i u nas wszędzie i zawsze telewizja była. No, dlatego, że polonistka była naprawdę super jako aktorka, recytowała z pamięci i mówiła, chłopaki, nie musicie tutaj niczego czytać. To, co ja wam powiem, sami nie. Jako była psycholog szkoły, wicekurator, wicedyrektor, cuda niewidy, piękna wymowa, piękna dykcja, piękne stroje zakładała do butelki wódki, chowała, proszę państwa, na oknach gdzieś tam do tych dziadów, tych waszych Mickiewiczowskich. Także oczywiście, że Mickiewicz stąd wyjeżdżał, tu nawet jest pomnik Mickiewicza. No, ale proszę państwa, tu nie jest Litwa i tu nie jest Wschód. To jest miejsce pomiędzy Zachodem i Wschodem. A najbardziej wysunięte na Zachód miejsce jest tutaj wciąż Zachodni Dworzec, co dzisiaj przy 19 sierpnia 2014 roku można powiedzieć. Zapraszamy państwa, zapraszamy 15:30 do Kordegardy. Zobaczymy, czy oni teraz szykują się do wernisażu, proszę państwa, Kordegarda i zapraszamy na wernisaż do Kordegardy w Rechodupkach w katolickiej Polsce. A także gdybyście umarli, to nikt tutaj płakać nie będzie. Będą ho, 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 katolicka Polska, a na Mazowszu nad Wisłą. Jeżeli do stołu mniej przyjdzie, to co? Bo umrze. To co, lepiej czy gorzej? Lepiej dla tych oblatywaczy, wyżeraczy. To czyli, że będzie ho, ho, ho. A tak, to jest naturalna złość, wrogość, kaszel, chrumczenie, hipochondryzm, nerwy, małpie. Także widzicie państwo, dziki tu jest naród, dziki. Mówi się, że Warszawa to druga Rumunia, mówi się, że Warszawa to drugi Rzym, bo to papiestwo. No i system dziki, bo to z Afryki.